Cześć, tutaj Hawek z kanału Wegański Kronik. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mieli taki mini unboxing połączony z testem smaku, bo zamówiłem sobie na Bezmięsnym, firma, która wcześniej nazywała się Bezmięsny Mięsny, teraz nazywa się Bezmięsny, zamówiłem u nich coś takiego, co nazywa się pakiet kultowy, czyli kilka ich takich klasyków, które to najlepiej się sprzedawały, które najbardziej ludziom smakowały bodajże. No i dotarło to do mnie, więc zaraz zobaczymy, co tam dokładnie jest i od razu przetestujemy sobie też smakowo, jak to mniej więcej wypada. Czym jest w ogóle firma Bezmięsny? To jest dwóch panów, którzy sobie robią roślinne zamienniki mięsa, głównie oczywiście na podstawie białka pszennego. No i oni się pojawiają na różnych festiwalach wegetariańskich, wegańskich i tam promują ten swój produkt. I muszę powiedzieć, że do tej pory miałem przyjemność parę rzeczy od nich skosztować i były naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Dlatego też zamówiłem sobie teraz ten pakiet, żeby go przetestować. Generalnie promocja wyglądała w sposób następujący, że do tego pakietu kultowego, który sobie zamówiłem, w skład którego wchodziły pepperoni, żeberka, boczek, gyros i kebab, do tego powinienem dostać jakieś dwie dodatkowe rzeczy, jako że była jakaś taka magiczna promocja. Nie chodzimy po stole. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć na temat tego, dlaczego nazywane jest produkt roślinny nazwą mięsną, to o tym pogadamy sobie jeszcze kiedy indziej. Dzisiaj nie mówmy na ten temat. Dobra, generalnie przyszła taka paczuszka. Teraz wszystko w styropianie ładnie jest, żeby, wiecie, żeby nam się tutaj produkty nie popsuły, zanim będą zjedzone. No i zobaczmy. Generalnie zmienił się też brand, więc trochę inaczej wyglądają opakowania. Wcześniej były takie bardziej stylowe, powiedziałbym, teraz są kolorowe. Szczerze, ten nowa identyfikacja wizualna trochę mi się średnio podoba, bo jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Na przykład. No ale cóż. Pewnie jakieś badania były w rynku, że jednak tak będzie lepiej. Dobra, wyciągnę wszystko z tej paczki. Jest tego tutaj całkiem sporo. Miało być rzeczy 5. A jest rzeczy 7. Czyli tak jak była mowa, że będą dwie dodatkowe, tak też na pewno są. Dobra, na pewno jest boczek. I boczek miał być w tej paczce. Więc jest. Są żeberka. Jest gyros, jest kebab, jest drugi kebab, więc jedną z moich losowych rzeczy był drugi kebab. Akurat spoko, bo jest bardzo w porządku. Jest bezmięsne pepperoni, cyk. I jest bezmięsna szynka czosnkowa. Tego w tym pakiecie nie było, a byłem ciekawy, jak to smakuje, więc zaraz zobaczymy. Więc takie rzeczy tutaj mamy dostępne. Jak będzie wyglądała procedura testu? Mianowicie spróbujemy każdą z tych rzeczy na surowo, bo one wszystkie są do zjedzenia na surowo, a niektóre z nich troszeczkę podgrzejemy. Tak naprawdę tylko szynki czosnkowej nie będzie, chociaż w sumie może wszystko podgrzeje i zobaczymy, jaka będzie różnica. Tak zrobimy. Więc za chwilę będziemy testować wszystkie te rzeczy, a resztę sobie zamrożę i będę miał na później. Moi drodzy, mam tutaj teraz tak. Świeże i podsmażone. Będziemy próbowali po kolei, zobaczymy, co i jak z tym wszystkim wygląda. Generalnie jest to wszystko raczej z gatunku tłustych, więc to nie jest coś, co będziemy jedli oczywiście na co dzień, ale raz na jakiś czas myślę, że można. Dobra, zacznijmy od tych klasyków, takich powiedzmy najbardziej popularnych, czyli od boczku, od kebaba i od grosa. Na pierwszy ogień pójdziemy z kebabem. Kebab wygląda tak, o! Pachnie... No nie pachnie jak kebab, ale co zrobić? Jako, że to jest białko pszenne, no to wiadomo, że ta konsystencja ma taką dosyć zbitą, ale smaku tutaj zdecydowanie się na pierwszy plan wychodzi papryka czy pomidory. Jest to dobre, no ale oczywiście to nie jest... No nie smakuje tak jak kebab, ale to tego się trochę spodziewałem. Zobaczmy, jak wygląda wersja podsmażona, bo ona też troszeczkę pewnie ma inne walory smakowe. Ta wersja podsmażona jest już mniej gumowata, mniej taka zbita, więc przez to trochę fajniej się to je i trochę więcej smaków czuć. Nie tylko te pomidory czy paprykę.
No dobre, podsmażone jest zdecydowanie lepsze niż takie czyste. No dobra, kepsa mamy załatwionego. Generalnie warto spróbować, bo robi robotę jako, wiecie, taki seitan. Dobry po prostu seitan. I teraz dopiero do mnie dociera, że jest taki lekko pikantny, co też jest w porządku jak najbardziej. Dobra, pójdźmy może w gyrosa teraz. Weźmiemy sobie gyrosa, najpierw tego zimnego. Szczerze to jakiejś dużej różnicy w smaku między kebabem a gyrosem nie ma. Ten nie jest na pewno, gyros nie jest taki pikantny. Jest trochę bardziej ziołowy. Ale generalnie tak jakby podstawa smaku jest bardzo, bardzo podobna. Więc zobaczymy jeszcze jak wygląda to przy tej wersji podsmażonej. I znów to samo to przy kebabie. Jest lepsze, bo jest mniej takie zbite, a bardziej się trochę rozpływa w ustach. No i trochę bardziej czuć te smaki. Trochę bardziej ten ziołowy aromat tutaj się wysuwa. I tu muszę przyznać, że to faktycznie smakuje tak trochę jak kurczak. Trochę jak kurczak w sałatce gyros, tak to smakuje bardzo podobnie. Konsystencja jest delikatnie różna, ale myślę, że jakbyście robili sałatkę gyros wegańską, to jak najbardziej można tam wcieknąć, rzeczywiście podsmażone. I może nie jednego mięsożercę uda wam się oszukać. Bardzo spoko. Generalnie z dwójki kebab gyros, to chyba ten gyros mi bardziej przypadł do gustu. Jakbyście robili jakieś wrapy, coś, to zawsze można to dorzucić i to nam podbije jakby walory smakowe całej potrawy, więc zdecydowanie gyrosa jestem w stanie polecić. I lecimy dalej. Co nam jeszcze zostało? Z takich dużych rzeczy to została nam jeszcze żeberka i chyba się nimi najpierw zajmiemy. Ja nigdy wielkim fanem żeberek nie byłem jeszcze za czasów jak jadłem mięso, więc tutaj dużych oczekiwań nie mam. Ale taki podstawowy aromat myślę, że się zgadza. Tutaj też oczywiście jest dużo pomidorów, papryki, ale to we wszystkich produktach bezmięsnego jest to mocno wyczuwalne. Tutaj to białko pszenne jest trochę mniej zbite, jest trochę bardziej takie łatwe do zjedzenia, powiedziałbym. No i pachnie bardzo ładnie i ma taki mocno, powiedziałbym, pomidorowo-paprykowy aromat. Jest trochę też tego dymu wędarniczego, tak jakby. Chce się czuć trochę, że jakby to było wędzone. Zobaczmy teraz wersję podsmażoną. No tutaj już bardziej zapachy czuć i już jest taka trochę zarumieniona ta skórka, nazwijmy to skórka. W smaku bardziej paprykowe, trochę bardziej pikantne, myślę. Ale generalnie dużej różnicy nie widzę, jeżeli chodzi o smak między wersją jakby na zimno, a na ciepło. Poza tym, że wygląd jest troszeczkę inny, no i tutaj troszeczkę bardziej czuć tą jakby pikantność. Tylko, że to też kwestia może być po prostu takiego kawałka. I to jest, kurczę, fajne. Jadłem już, to muszę się przyznać, jadłem już kiedyś te żeberka, w momencie kiedy one wchodziły na rynek. I wtedy jadłem je po prostu jako dodatek do obiadu. Zresztą gdzieś kiedyś na swoim Instagramie chyba to udostępniałem. Ale wtedy nie zrobiły na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Teraz też nie jest to jakiś nie wiadomo jaki wielki szał, ale jako dodatek do obiadu, jeżeli nie macie pomysłu na jakiś szybki obiad, a macie możliwość kupienia sobie takiego czegoś, to jak najbardziej, raz na ruski rok można sobie coś takiego sprawić. Na pewno jest to lepsza alternatywa do, nie wiem, jakichś kotletów sojowych, czy jakichś po prostu gotowych burgerów, które czasami składem szaleją. Tutaj przynajmniej jesteśmy pewni, że skład jest w miarę spoko. Dobra. Żeberka za nami. Zostały nam jeszcze trzy rzeczy do sprawdzenia. Boczusz, który wygląda tak. Swoją konsystencją trochę przypomina boczek. Już kiedyś go jadłem, więc wiem, że w smaku nie aż tak. Niestety nie jesteśmy w stanie go tak zwęglić jak zwykłego boczku. No ale jako dodatek zazwyczaj się sprawdzał ok. Przynajmniej do tej pory jak miałem przyjemność z tym boczkiem obcować. Sprawdźmy jak wygląda na zimno, bo w sumie na zimno nigdy go nie jadłem. Nie, na zimno jest bardzo średni. Czuć pomidory, czuć paprykę. Ale jest trochę za bardzo gumowaty i taki... W sumie nawet nie wiem jak to określić. Taki trochę jest żaden. Więc weźmy może któryś z tych podsmażonych. One też już są oczywiście bardziej zarumienione. Roić nie chcę nawet.
jedziemy z tym koksem. To jest trochę bardziej czuć smaki, aczkolwiek to zdecydowanie ani trochę nie przypomina smaku boczku. Więc nazywanie tego boczkiem jest po prostu trochę taką lekką przeginką. Poza tym, że wygląda jak boczek. Więc tutaj jak najbardziej ma to sens. Ale w smaku nie. W smaku to jest po prostu białko pszenne, trochę z przyprawami. Nie jest to jakieś nie wiadomo co, szczerze mówiąc. Mi się zdarzyło parę razy ten boczek używać do jakiegoś dania, w sensie mieć jakiś sos do makaronu, coś i tam po prostu go dorzucić jako dodatek. Wtedy jest ok, wtedy się sprawdza, ale w takich dużych ilościach, jeżeli by trzeba było go zejść albo położyć na kanapkę, no to jeżeli na kanapce coś jeszcze będzie, coś co zabije trochę taką twardość tego boczku, to powinno być w porządku, ale samo w sobie to jest takie trochę, takie same. Na razie z tych wszystkich rzeczy, które jadłem, to chyba najsłabsze. Może pan mi wierzyć przez chwilę? Weźmy to pepperoni. Najpierw samotne, świeże. Jest mocno pieprzne, co za niespodziankę. Jest pikantne. Oczywiście mocno paprykowe. Ale dobre. Na kanapkę myślę, że bardzo spoko. I teraz dopiero ta pieprzność do mnie dochodzi. Więc na kanapkę to pepperoni jak najbardziej w porządku. I poniekąd ma taki ten aromat prawdziwego pepperoni. Jeżeli chodzi o te surowe wszystkie rzeczy do tej pory, które jadłem, to pepperoni zdecydowanie prowadzi. Zobaczmy wersję lekko podsmażoną. Bo to pepperoni oczywiście też będzie się sprawdzało, czy to w jakiejś pizzy, czy właśnie do sosu, podobnie jak ten bacon. Więc zobaczmy, jak to smakuje. No tutaj jest zupełnie odwrotnie, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, smakuje, jak było w żeberkach czy w grosie. Bo jest to twardsze, może dlatego, że to jest cieńsze, więc jest to całe twardsze i trochę mniej czuję smak. Znaczy, trochę mniej jest to pikantne, ale do potraw czy na pizzę byłoby w sam raz, dlatego że zaznaczałoby swoją obecność. Jakby nie ginęłoby w tonie dodatku. W porządku jest. Jest naprawdę w porządku. Pepperoni naprawdę spoko. Kurczę, kiedyś jadłem na jakichś targach, na jakichś festiwalach. Średnio mi podchodziło, a teraz jadłbym. Dobra, przechodzimy do szynki czosnkowej. Ta jest z wyglądu zupełnie inna niż ta reszta, bo jest jaśniejsza. W zapachu czuć pieprzem, czuć takim trochę przysmażonym czosnkiem, ale nie mocno, tak bardziej pieprzem daje. Daje czosnem, ale to co mnie najbardziej zdziwiło tutaj, moi drodzy, to, że ta szynka jest jakby w swojej konsystencji przypomina mi takie dobre szynki. Jak kiedyś się kupiło dobrą szynkę, ona była taka, miała taką teksturę bardziej chropowatą, powiedzmy. To też takie ma. Naprawdę bardzo ciekawe. Czosnkowe na razie chyba najlepsza w ogóle ze wszystkiego. Czarny koń całego zestawienia. Zobaczmy, czy podsmażona zyskuje na smaku, czy w ogóle coś się różni, czy nie bardzo. Po podsmażeniu trochę bardziej podkręca się czosnkowość i trochę bardziej czuć taki wędzony aromat, kurczę. O, ale super, o panie. Najlepsza rzecz, kurde. Najlepsza rzecz na koniec. I ona się nadaje i na kanapki w takiej wersji niepodsmażonej. Ale nadaje się też na kanapki w wersji podsmażonej i nadaje się do dań w wersji podsmażonej bądź w wersji podgrzanej po prostu. Super. Naprawdę bardzo smaczne. Przetestowałem, podzieliłem się z wami moimi przemyśleniami na temat tych wszystkich specyfików. Jeśli miałbym ustawić je w jakiejś kolejności, jeżeli miałbym wybrać trzy najlepsze z każdej z tych dwóch kategorii, to jeżeli chodzi o surowość, jeżeli jedzenie na surowo, to najlepsza zdecydowanie czosnkowa. Na drugim miejscu dałbym pepperoni, które też się nadaje zdecydowanie do jedzenia takiego
bez podgrzania. A na trzecim miejscu, tu musiałbym się zastanowić, ale myślałbym nad żeberkami i nad gyrosem. Żeberka albo gyros, raczej żeberka, bo są takie przyjemne w smaku. Jak zatem wygląda klasyfikacja w przypadku podsmażonych bądź podgrzanych produktów bezmięsnego? Oczywiście z tych, które tutaj testowałem, bo no nie wiem, jest jeszcze parę innych. No ale ich tutaj raczej nie uwzględnię. Tutaj nad pierwszym miejscem bym się też zastanawiał nad szynką czosnkową, bo jest naprawdę super. I przyjmijmy, że tak będzie. Na pierwszym miejscu będzie szynka czosnkowa, na drugim miejscu dałbym gyrosa, bo gyros jest naprawdę w wersji tej na ciepło jest naprawdę przyjemny w smaku i przypomina poniekąd swój pierwowzór, co też nie jest oczywiste takie. I na trzecim miejscu myślę, że ex aequo dałbym kebaba i pepperoni, bo smakują naprawdę w porządku. Smakują naprawdę w porządku i widzę dla nich dużo zastosowań. O, w ten sposób. A zdecydowanie jestem zasmucony tym, że żeboczek zakończył tę rywalizację w takim stanie, bo jeżeli miałbym mu dać jakieś miejsce, to pewnie w obu przypadkach byłoby to piąte. Tej całej stawki to jest zdecydowanie najsłabsza rzecz, po prostu. Albo może taka partia mi się trafiła? Nie wiem. Takie są moje wyniki. Piszcie w komentarzach, czy jedliście jakiekolwiek produkty bezmięsnego lub innych tego typu firm, które również produkują zamienniki mięsa. I dajcie mi znać, jakie jeszcze znacie, co mógłbym przetestować i jakie są wasze doświadczenia z bezmięsnym. A ja was tymczasem zapraszam oczywiście na moją stronę wegańskikronik.pl i na Facebooka i Instagrama / wegański kronik. Tam oczywiście wszystko na bieżąco się cały czas będzie działo. Tymczasem się z wami żegnam, ja sobie tutaj jeszcze dojem do końca i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć!